We leave our legacy in your hands. Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time, and I need a friend. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Wow, co to za nowość na start odcinka? Hej, cześć, siemano wszystkim, z tej strony Jack Hamilton. Aż sobie pogłaskam, kite was na początku, bo tam tego nie lubiliśmy. No, Okej, czyli proszę, nowe poboczniaki się dodały, jak co mi się bardzo podoba. A więc dobrze, najpierw pogadamy sobie. Tak, najpierw pogadamy sobie z babką, a potem... Kurde, chciałem się zająć fabułą w tym odcinku, a proszę, i Nati, i Poppy się do nas odezwały, czyli proszę, od razu, zmiana na planu. Och, bless you! Thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook, and no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. She's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn, known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. To help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. Nie no, myślę, że na spokojnie zabierzemy, ogarniemy, tylko właśnie jak on się z nią zaprzyjaźnił. W sensie, z tego co kojarzę, to w tym świecie czarownicom łatwiej przychodzi zaprzyjaźnienie się z z jednorożcami niż czarodziejom, ale niech opowie. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember? You'll know her by her brilliant coat. Oh, and be warned, she's a stubborn girl. She may need some convincing to come with you. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Dobra. Czy mogę się tam od razu przenieść? To jest pytanie. No, prawie. Prawie, ale to jest już to jedno... To jest to legowisko, przy którym już byliśmy. To jest chyba to pierwsze, gdzie właśnie znalazłem jednorożca, tak mi się wydaje. Więc dobrze, najpierw fast travel do górnego Hogsfield, no a potem lecimy na Mietle i ogarniamy jednorożca. Dobra, mogę już? Już mogę Mietłę, więc let's go. No, tutaj. Szukałem tego znacznika. A
a Inferiusy. A właśnie, czekaj, a propos. To już mogę w sumie zrobić. No, bo tu był wymagany trzeci level zamka, ja już mam go. Od poprzedniego? Nie, od... Od 34 odcinka chyba nawet. Nie, od 33. Tak jak się wciągnąłem... Tak jak się wciągnąłem już w Hogwarts, to leciałem fabularnie i pobocznikami, ale... Przez tamten czas nie szukałem w ogóle znajdziek. Wow. Jakby... Nie... Chyba se ja jak ktoś robi. Trzeci level zamka i ja tu zdobyłam zielone ubranie. O Chryste, panie. Hazel must be here somewhere. Revelio. Come on, Hazel. Okej, no widzę dwa jednorożce, tylko którego muszę złapać? Arresto momentum. Tego nie muszę, ale też złapię. Czemu nie? Arresto momentum. Arresto momentum. Okej, okay, tu jeszcze jest rzec. Czy to jest właśnie leszczynka? Oj! Kurde! Nie trafiłem ją, już cudem. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Confringo! No i pięknie. Tak się załatwia frajerów. Ale to jest strasznie idiotyczne. Okej, okay, myśl a propos tej krwi jednorożca, bo to jest też coś, co mnie w Voldemorcie po prostu zadziwia, w tej niezmiernej głupocie. Mianowicie, Voldemort, chcąc przedłużyć sobie życie... Ej, no nie mogę dać mu więcej! Ale szkoda. Masz lutnię? Ale to już miałeś wcześniej... Co jest? To jest wąż transmutowany w ten? Czy żyw... Czy trup przemieniony w taki... Ja pierdziele! Tak to jest jednocześnie zajebiste i przerażające. Dobra, never mind. Did you find my pointy pony? Tak, uratowałem, dobra, czekaj co... A tak, krefy. Mianowicie, Voldemort, czy tam raczej Quirrell, którego Voldemort, powiedzmy, opętał, żeby żyć, musiał zabić jednorożca, żeby Voldemort się pożywił, ale nie pomyślał o tym, żeby arrestno-momentnąć tego jednorożca, po czym wziąć strzykawkę, bo nawet nie, żeby go spetryfikować, bo arrest momentum działa tylko przez jakiś czas, a petryfikacja dopóki się albo nie przestanie działać, albo dopóki się nie usunie efektu zaklęcia. Więc czemu nie użył petryfikusa, nie podszedł do niej, wiecie, strzykawka, upuścił jej trochę krwi, tak nie wiem, z litr powiedzmy, cyk. Jolo, jeden. Drugi to samo. I tak zbierać. Nie, bo w tym świecie większość rodziców, którzy polują na takie rzeczy, to są po prostu skończeni debile. I oni wolą zabić zwierzę i z trupa pozyskać składniki, niżeli po prostu zrobić to w sposób logiczny i powiedzmy humanitarny. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Och, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do.
I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. Spokojnie, zamierzam. Drewniana dziewica. Okej, okay, to troszeczkę przerażające, bo wiem, co żelazna dziewica by tak nie robić. Ale może to nie będzie aż tak radykalne. Sorry if there's a smell. New batch of toad hide. Irondale albo Wielka Sala. Najpierw z Nati może porozmawiamy. Czemu nie? Do jednego i drugiego punktu mam właśnie fast travel, ale najpierw poleci mi to Nati. Okej. Okay. A dobra, musimy poczekać. Ciekawie, czy to będzie rozmowa, czy może to będzie quest. Some days are more difficult than others. Okej, no to nie brzmi zachęcająco. Lassie, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeliland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. Co ty ga- to nie jest twoja wina. Przestań się obwiniać, kobieto. To był po prostu przypadek, że akurat jego zabili, ale wina jest tych, którzy zrobili to, nie ogarnęli ogrodzenia. Albo nie złapali tych idiotów, którzy zabili twojego ojca. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Aha, i to tyle. Okej. Okay. Ale jakby nie było końca questa, więc trochę jestem rozbity teraz. Ale dobra, no jednak jest koniec questa, więc lecimy do Nati. Znaczy może do tej. Lecimy do Poppy. Dobra, fast travel do Irondale. Czyli tak. Że, dobra, mam nadzieję, że to też nie będzie tylko rozmowa, nie? Bo to już się bardziej na questa zapowiada, ale kto wie, może i tu się trochę zawiodę. Że dobra, może zawiodę to trochę za dużo powiedziane, no ale liczę, że to będzie quest, a nie tylko kolejna rozmowa. Wonder if I'm safe to explore in there. Okej, znowu musimy poczekać. You made it. To co, Poppy, ogarniamy temat, nie? I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Miałem już żartować, że może chodzimy na jaskinię Horcruxa, ale oczywiście jaskinia z
medalionem Salazara Slytherina znajduje się parę set, jak nie tysięcy mil od tego miejsca. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. No, mi ciężko na to odpowiedzieć. Co, lokacja? Ja. Dobra. Ale tak jak sądziłem, mamy quest. Nowiusieńki całkowicie. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? A, to są tylko pajączki. No to dobra, to niech se tam są dalej. Nie zamierzam ich uwalniać, bo po co tracić czas? Walka teraz skończy się równie szybko. A, tutaj coś jest. A, tylko kasa. Lipa. Powada. Depulsowanie też by pomogło, ale bombarda to takie zabezpieczenie. Że faktycznie się udało. Dobra. It's another aggressive one. No żeż ty! Okej, to poszło zadziwiająco szybko. Jedno protego ją padł? I rozumiem, że on jest 10 leveli niżej, ale nawet takiego ciężko było mi rozwalić w tak szybkim tempie. Dobra, tu potrzebujemy ćmy. Rebellion. Bombarda. Okay, nic ciekawego. Tu jest ćma. Confirm. A, to tylko kasa, dobra. To tutaj Lumos. Lumos! Ej, no ale ty też nie. Dopij, ty, jak ja świecę, to ty nie musisz. Jeszcze jest na tyle jasno z jednej różdżki. Dobra, i teraz. Arresto momentum. To niech stoi. A tworzyło się chyba to przejście? Nie wiem. Chyba tak. Jo, cię sunę, ale drzewo. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. A, okej. Okay. Mamy jakieś wyjaśnienie w takim razie, co nie? Ej, ale naprawdę spore to drzewo. A co z tym idzie, także gniazdo tych świergotników. Tutaj trochę hajsu. If the moonstone is here and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Się przekonamy za chwilę, nie? Akio! Dobra, okej. Why am I not surprised? Revelio. First the Fwoopers and now this. No to kamyczek już tu jest prawie na pewno, skoro jest aż tak chroniony. O proszę, to chyba z tego co kojarzę, to był chyba znak Odyna, tak mi się wydaje. Dobra, tu mamy skrzynkę, czyli tu muszę skombić właśnie znak Odyna i to. We need to spinners. Akio. To i... Serio, manekiny? Akurat najbardziej useless? Ever. Dobra. Idziemy dalej. To. Okej, mamy ćmę. No i teraz, żeby to otworzyć. Zrobić tego. A nie, czekaj. Tego i tego.
No i kolejna ćma. Lumos. Lumos! Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Nawet nie wiesz, jak blisko jesteś prawdy. Ale trochę za późno to powiedziałaś, bo ja to rozgryzłem w momencie, w którym zobaczyłem te ścianki. Dobra. Let's go. No i pięknie. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Revelio. Szukam za ćma... A, dobra. Dwa i są. A, czy... Czekaj. To... To coś jest? A ćma tu jest! Dobra. No, Glasus to raczej nie podziała, co nie? No nie. Co z tego, że powinien? A, dobra, tu muszę zejść pod wodę chyba. Dobra. No to go. Ciekawi mnie tego, jak to działa. W sensie my się poddajemy tempowi, to nas tak przenosi, czy jakoś inaczej. Revelio. Dobra, ustawo. Tutaj. Skrzy... Nie gada, że to jest wszystko. A, dobra. Na szczęście nie. Bombarda. Mamy dalsze przejście. Kolejne błoto ryje. No, to żebym się teraz idealnie władował. Super. Mogę miotłę? Nie mogę. Na szczęście miałem dzbanek. Znowu jakieś dwa uderzenia były. Może teraz to po prostu glitch z dźwiękiem. Takie drobne. Trochę na to liczę. Dobra, let's go. Dalej w takim razie. Rebellion. Większa skrzynka ze strasznie słabym lutem. Revelio. Okej, to nie jest nic potrzebnego, jeśli chodzi o przechodzenie tej lokacji, więc omijamy. A, i wróciliśmy tutaj. Okej, czyli jednak pod wodę to tylko dla sekretu. Dobra, czyli prowadzenie było jeszcze prostsze. Chcę teraz zabrać te ćmy z tych i wsadzić tam. Okej, myślałem, że to się tak, wiecie, zacznie zamykać, ale dobra. Skoro się nie zamyka, no to ja jestem zadowolony. Dobra, dokąd mam zasięg? A dotąd, co mi się podoba. Arresto momentum. Aha, tutaj sobie dźwignąłem tą, dobra. Merlin, it's beautiful. A teraz trzeba wszystkich trzech, okej. Okay. Okej, skoro już to się wszystko praktycznie rozwiązało, no to wszystkie te ćmy możemy pozabierać. Skoro ta jedna była potrzebna tylko po to, żeby tą drugą zabrać. Mamy teraz dwie i one powinny od razu się naraz tutaj wsadzić. Bo i nie. Lumos. To jest trochę głupie, ale dobra. You
did it. Oczywiście, że są kolejne pułapy. Gdzie? Takie rzeczy lubię. Bardzo ładnie i zgrabnie. I patrzcie, i teraz w tym momencie, gdybyście to byli z jakimś cfelem z ministerstwa, to użylibyście Imperio na tej żabie, cyk, od razu w kajdanki do Azkabanu. Co z tego, że użylibyście Imperiusa po to, żeby się obronić? O, czy to wyjście? Nie, tylko przejście dalej. Oho, chyba jesteśmy bliżej tego drzewa. No, poprawka, jesteśmy praktycznie pod tym drzewem. Marlin, it's even more beautiful closer. Rebellion. It's got to be here, I just know it. Okej. A, o Jezus, serio? Tutaj też było to drzewo, go nie zauważyłem? Okej. A, tutaj, dobra, to nie. Never mind. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. The portal is very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Oj, ja bym tak się nie cieszył. Bo jeszcze mogą nas zaskoczyć. Dość nieprzyjemnie. Bo się literalnie nic dziwi, jak oni nagle tutaj powyskakują, nie? Powiedzą coś w stylu... No. Staring directly at the moon. Ej, to wygląda jak księżyc de Mimoza, to be honest. Uwaga, zgaduję co się stanie. Zabiorę to, my sobie pogadamy i nagle się pojawią, dzięki za wykonanie brudnej roboty, teraz oddajcie nam kamień. Coś takiego się, zgaduję, że coś takiego zaraz się stanie. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Okej, póki co nie miałem racji i oby tak zostało. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Ty, gdzie my jesteśmy? Aha, mapa niedostępna. Okej. How's your Gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. To była trochę literówka, bo było Natsai, a nie Poppy, ale okej.
to jest taki drobny błąd, który można wytłumaczyć. Znaczy wytłumaczyć, który można sobie, na który można przymknąć oko. Bo nasz bohater nie powiedział bezpośrednio właśnie imienia osoby, z którą przebywał, więc pewnie mógł ktoś tłumaczyć strzelić to na ślepo. Chociaż w sumie na drugą nóżkę to tylko Poppy mówiła nam o swojej babci, więc... I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Dobra. Ogarnijmy zatem, co się stanie. Oni coś rysują z tych grzybów. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night I... Well, the night I met High Wing, actually, I'd love to hear about how you and High Wing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, High Wing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed High Wing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed High Wing was... Also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh! Co? Mój mózg jest rozjebany w tym momencie. What? Znaczy, o, dobra, no to jakoś tak się nakładało, skoro ma tą wiedzę i tak dalej, ale... No to dalej jest jakiś news, nie? Why didn't you tell me this before? After all our time together? I'm sorry. I thought about it so many times, but I'm ashamed of who my family is. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with High Wing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Newton's commander approves. No, dobra, no, bądźmy pozytywni. Dobrze. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. Okej, okay, no to jest też trochę fair nawet, nie? Bo jakby trochę, jak wiecie, sekret za sekret. My, z tego co kojarzę, my jej powiedzieliśmy tak mniej więcej, czego chcieli od nas kłusownicy i Ranrok, więc no... W końcu zebrała się na odwagę i powiedziała też nam, dlaczego pomaga zwierzętom. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around. Always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them,
get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Jeśli byli na Borneo i trochę im z tymi akromantolami nie wyszło, to są dwie opcje. Albo totalnie nie będą chcieli z tobą rozmawiać, albo nie żyją. I trochę jestem za opcją drugą. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. No, większość ich rozdupiliśmy, więc no, coraz mniej jest ich w tych rejonach. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol. And we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Okej. Kamyczek odzyskany. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course! That's it! We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Let's go. Agreed. I'm ready to leave if you are. Jestem naprawdę zdumiony, że tu się nie pojawili w ogóle kłusownicy, bo aż się prosiło, żeby się tu ktoś pojawił, nie? Chociaż kto wie, może nas śledzą! Dobra, wygląda na to, że póki co przyjdzie nam normalnie kontynuować fabułę. Skoro Nati miała tylko krótką pogadankę, a Poppy całego questa. O serio? Kolejny? The Pinch Smedleys will always look upon you as a trusted ally and friend. Okej, good to know. Dobra, czy mamy kolejny kort przywoływaczy, widzę. What? I co? Jak to ma działać? Okej. Taka wsówka. Okej, dobra. To będzie ciekawy pojedynek, ale jak mówiłem, tego kotu nie robię na nagraniach, bo naprawdę nie jest to nic no, tak naprawdę pasjonującego. Wystarczy tylko dobrze wyczuć moment, to jest wszystko. Ale okej, ode mnie póki co. To będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy, w którym będziemy już faktycznie kontynuowali fabułę. Durna czkawka. Wcześniej to nie była czkawka, tylko odbicie. Będziemy kontynuowali fabułę, a ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!